Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Dziś przegląd geopolityczny wybranych wydarzeń z ostatnich kilku dni. Informacja pierwsza to jest opublikowanie przez brytyjski The Independent dziś, 4 lutego 2023 roku, raportu czy informacji na temat nowego raportu Komisji Obrony Izby Gmin, z którego jasno i dobitnie wynika, że armia brytyjska. Jest źle przygotowana i tak naprawdę nie gotowa do wojny pełnoskalowej. To bardzo interesująca informacja, zwłaszcza w kontekście ostatniego porozumienia brytyjsko-ukraińskiego na temat bezpieczeństwa. To, co Rishi Sunak przy, tak naprawdę zaproponował Ukrainie, w mojej ocenie, to są, to są iluzoryczne gwarancje bezpieczeństwa. Coś na kształt Memorandum Budapesztańskiego z 1994 roku. Natomiast widać, że i z tego porozumienia, jego kształtu oraz tego. Te... Tego raportu Komisji Obrony Izby Gmin wynika jasno, że w tej części Europy Brytyjczycy, a ja moim zdaniem w ogóle Anglosasi, będą chcieli realizować swoje interesy cudzymi rękami, będą chcieli przysłowiowo wyciągać te gorące kasztany z ognia cudzymi rękami. Patrząc na, na to, co napisał Independent, no to widać, że armia jest przeciążona, że ma potężny problem, jest wielki kryzys w rekrutacji, w utrzymaniu stanu armii. Coraz więcej osób odchodzi z armii brytyjskiej. Jest problem z zasilaniem tej armii. Jeżeli chodzi o wojska lądowe, no wyglądają one bardzo słabo. Jeżeli chodzi o wojska pancerne, one są cały czas redukowane. I tak naprawdę. Tutaj są takie prognozy, nawet, że, że ta liczebność armii może spaść bardzo drastycznie. W związku z tym, tak naprawdę przy tej niestabilności geopolitycznej na świecie, Brytyjczycy będą wybierać swoje regiony odpowiedzialności, swoje regiony zainteresowania, i w mojej ocenie Europa Wschodnia nie jest takim obszarem, w którym Wielka Brytania miałaby. Cokolwiek militarnie do powiedzenia, siły lądowe Wielkiej Brytanii nie miałyby tutaj wiele do pokazania, tak naprawdę, patrząc na, na te dane, które spływają z, oczywiście z, z, z Wielkiej Brytanii, natomiast niewątpliwie przyczyni się to do takiej transmisji interesów brytyjskich kanałami dyplomatycznymi, gospodarczymi, jeżeli chodzi o brytyjskie służby specjalne, to pokazuje, że ten nacisk i presja na kraje Bukares tak zwanej bukaresztańskiej dziewiątki, w tym oczywiście Polskę, będzie narastał. I to oczywiście nie dziwi, ja od samego początku tego konfliktu mówię, że ten nacisk będzie, że Polska jest wykorzystywana jako zderzak strategiczny przez Anglosasów, przez nie tylko Brytyjczyków, ale przede wszystkim oczywiście Zje Stany Zjednoczone. Natomiast, natomiast niewątpliwie nasila się propaganda prowojenna w Polsce. I tutaj, temat numer dwa dzisiejszego przeglądu geopolitycznego, to jest wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy, który pojawił się w nowym kanale na YouTubie, kanale Zero. Pana Krzysztofa Stanowskiego. Na temat tego kanału za chwilę jeszcze powiem kilka słów. Natomiast tutaj Andrzej Duda, w, w wywiadzie, którego udzielił panom redaktorom Stanowskiemu i Mazurkowi, powiedział, czy do, został w ogóle zapytany na początku o kwestię o kwestie Półwyspu Krymskiego i wyraził swoje wątpliwości, czy Ukraina kiedykolwiek będzie w stanie go odzyskać. Powiedział, że nie wie, czy Ukraina odzyska Krym, ale że wierzy, że Ukraina odzyska Donieck i Ługańsk. To oczywiście bardzo, moim zdaniem, przesadnie i hiperoptymistyczne stwierdzenie. To, że dzisiaj perspektywa, że Ukraina odzyska Donieck i Ługańsk przy tych niedoborach kadrowych armii ukraińskiej, przy tych potężnych problemach demograficznych i gospodarczych Ukrainy, przy niechęci Wzrastającej Zachodu do wielkiego wspierania Ukrainy, bo nie liczę tych 50 miliardów, które Unia Europejska zadecydowała się przekazać, to, jest tylko, to są pieniądze, które pozwolą tlić się tej wojnie i, i dalej wykrwawiać Ukrainę. Natomiast rzeczywiście widać te, ten słabnący zapał i tę słabnącą wiarę. Elit tak zwanego kolektywnego zachodu, że w ogóle Ukraina jest w stanie cokolwiek tutaj zrobić. Podniósł się oczywiście wielki krzyk po tym, po tym wywiadzie, zwłaszcza po tych, po tych słowach prezydenta Dudy, że Krym jest miejscem szczególnym, jeżeli chodzi o relacje historyczne, że jeżeli popatrzymy historycznie, to przez wię, więcej czasu był. Przy Rosji, Krym, padły te, takie, takie słowa. No i tutaj oczywiście podniósł się wielki, wielki wrzask. Zabrał głos i chociażby ambasador Ukrainy w Polsce, wielu innych, prawda, próbując, próbując pokazywać, że, że prezydent Polski tutaj w jakikolwiek sposób kwestionuje kwestie, kwestie granic, czy kwestie, no właśnie, perspektywy odzyskania przez Ukrainę jakich, jakichś terytoriów. Natomiast w mojej ocenie jest to tylko i wyłącznie element wzrastających, wzrastającej presji i narastających operacji psychologiczno-informacyjnych, które będą bardzo mocno promowały wejście Polski do wojny na wschodzie. Będą promowały wejście do wojny z Rosją. To jest kwestia, to jest, to jest pewien element mobilizacji politycznej, to co obserwujemy. Czyli na przykład wykorzystywanie bardzo intensywne od 24 lutego 2022 roku wszelkiego rodzaju portali kanałów w mediach społecznościowych o tematyce tak zwanej lifestyle'owej, czyli bardzo szeroki przekrój, począwszy od telewizji śniadaniowej przez programy rozrywkowe, kanały sportowe, wszelkiego rodzaju rzeczy związane z popkulturą. One te kanały, te miejsca stają się elementem narracji politycznej, wzrastającej narracji politycznej transmisji określonych paradygmatów, określonych wzorców Zachowań, wzrasta oczywiście ostracyzm, wzrasta oczywiście cancel culture, czyli kultura wykluczenia wobec tych wszystkich, którzy nie zgadzają się na linię narzucaną przez rząd czy, czy przez władze, i te narodowe, i te ponadnarodowe, jeśli chodzi o takie tematy jak um, wojna, z, wojna na Ukrainie, czy um, potencjalna wojna z Rosją, czy jakaś pandemia. To było widać, przetestowane to było bardzo intensywnie w latach 2020-2022, jeśli chodzi o kwestie sanitaryzmu, jeśli chodzi o kwestie ograniczania praw obywatelskich, zupełnie bezpo bezpodstawnego, bezprawnego, wszelkiego rodzaju lockdowny, niszczenie przedsiębiorców, niszczenie zdrowia Polaków, ograniczanie dostępu do służby zdrowia i tak To było przetestowane ten mechanizm, natomiast od 22 roku, od lutego. Widzimy testowanie tego w środowiskach eksperckich, w środowiskach naukowych, gdzie sekowane są osoby, które śmią w ogóle mieć jakiekolwiek inne zdanie, jakiekolwiek inne zdanie niż to serwowane przez. Przez władze, przez służby, przez ponadnarodowe organizacje, ponadnarodowe instytucje i tak dalej. Widać to zresztą także po obecnym konflikcie na Bliskim Wschodzie, po izraelskiej operacji w strefie Gazy, jak mocno są cenzurowane informacje stamtąd. W mojej ocenie to, co się wydarzyło, jeżeli chodzi o wywiad prezydenta Andrzeja Dudy, jego... Sposób przeprowadzenia, patrząc nawet na mowę ciała prezydenta w rozmowie z panami Stanowskim i Mazurkiem, no wyszło to słabo. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o kwestię Krymu, czy kwestię perspektywy odzyskania Krymu przez, przez Ukrainę, no tutaj prezydent wykazał się pewnego rodzaju realizmem. No, moim zdaniem, absolutnie, przesadny, absolutnie przesadnie powiedział o perspektywie odzyskania Doniecka i Ługańska. Jak wiemy doskonale, że perspektywa utrzymania tego stanu przez Ukrainę jest nie, iluzoryczna tak naprawdę. Ukraina przegrywa w całej rozciągłości ten konflikt. Konflikt prowadzony zresztą nie na pełną skalę, a w dość ograniczonej skali prze, ze, strony, ze strony Rosji. To wystarczyło w każdym razie, aby bardzo mocno usłabić kraje Unii Europejskiej, kraje kolektywnego Zachodu, osłabić je gospodarczo, energetycznie i tak dalej. W związku z tym, ale tutaj jest niezwykle istotna kwestia, że... Jednym z pierwszych wywiadów, które ukazały się na kanale Zero jest także wywiad z byłym szefem sztabu generalnego, generałem Raimundem Czakiem, który cały przez całe swoje trwanie tak naprawdę oscylował cały czas wokół potencjalnej wojny konfrontacji z Federacją Rosyjską. Moim zdaniem sama obecność byłego szefa sztabu generalnego w tego typu medium jest niczym innym jak właśnie pewnym elementem budowania takiego, takie budowania pewnej atmosfery wokół tego. Widzimy zresztą szereg innych działań. Widzimy także operacje psychologiczno-informacyjne robione przez profesjonalistów w sieci, które są niczym innym jak budowaniem społecznego przyzwolenia pod wojnę, pod wojnę z Rosją. I nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że nie tylko Wielka Brytania, ale również Stany Zjednoczone będą chciały. Będą bardzo mocno naciskały na to, aby prze, przełożyć sporą część odpowiedzialności za realizację anglosaskich interesów w Europie Wschodniej na takie kraje jak, jak Polska. Patrząc na Kolejny temat. Widać, że Biały Dom już wydał oświadczenie potępiając planowane przez Republikanów głosowanie w Izbie Reprezentantów, zaplanowane na przyszły tydzień. Chodzi o poparcie samodzielnego pakietu finansowania Izraela w wysokości ponad 17,5 miliarda dolarów, które praktycznie wyklucza dodatkową pomoc dla Ukrainy. Tutaj widać, że Perspek ewentualna perspektywa dojścia Donalda Trumpa do władzy całkowicie wywróciłaby pewne spojrzenie w Białym Domu czy w elitach waszyngtońskich na to, co się dzieje w Europie, w Europie Wschodniej, biorąc pod uwagę to, co obecnie się dzieje wokół Jemenu, wokół nie tylko Morza Czerwonego, nie tylko Zatoki Perskiej, ale w ogóle całego Bliskiego Wschodu. Widać, że Amerykanie bardzo mocno nastawiają się na wsparcie Izraela w tym roku. Patrząc nawet na te manewry, które odbywały się w roku 2022 pod kryptonimem Rydwany Ognia, wiemy, że Izrael przygotowuje się do Wielkiej Wojny z Iranem i Amerykanie wspierają te przygotowania i co do tego nie ma większych. Wątpliwości. I szanowni Państwo, ostatni temat tego przeglądu geopolitycznego z ostatnich dni to odznaczenie generała Waleria Załużnego, czyli dowodzącego siłami zbrojnymi Ukrainy, odznaczonego przez neobanderowców. Został mu wręczony order. Za przez 67 brygadę, która neobanderowską, która została utworzona na bazie tak zwanego ukraińskiego korpusu ochotniczego z prawego sektora, tej skrajnie nacjonalistycznej, czy, czy po prostu szowinistycznej partii. Ta brygada zmechanizowana, no tak naprawdę, jest oskarżana o, o propagowanie neobanderyzmu. Wiemy, że został właśnie Walerii Załóżny odznaczony w mediach społecznościowych. Pojawiła się, pojawiła się fotografia Załóżnego odbierającego tak zwany krzyż oddania z legitymacją o numerze 01. W tle widać na tym, macie Państwo zresztą podgląd tutaj na, ten, na, to, na to zdjęcie, widać portret zbrodniarza Stepana, Stepana Bandery, wisi tam zbrodnicza czerwono-czarna flaga ONUPA, i tak dalej. Widać po której stronie i z kim trzyma szef wojsk, wojsk Ukrainy, głównodowodzący Sił Zbrojnych Ukrainy. Jest to absolutny skandal, że z tym człowiekiem... Poja w otoczeniu tego człowieka pojawiali się polscy generałowie, którzy robili sobie zdjęcia z tym, z tym człowiekiem, który wiadomo od dłuższego czasu, jakie ma poglądy. No, trudno mi. Nie zakładać, że kontrwywiad wojskowy czy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Polsce nie mają wiedzy na temat, z kim utrzymuje kontakty generał Walerii Załóżny, jakie ma poglądy polityczne, jakie ma poglądy historyczne. Natomiast to, to, to zdjęcie, tak naprawdę, które. Które umieścił w internecie Andrzej Stępicki, czyli ten lider, jeden, jeden z liderów prawego, prawego sektora i dowódca tego tak zwanego korpusu ochotniczego, o którym powiedziałem. No, 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 jasne, jasne są konotacje tych ludzi. To te konotacje historyczne, te konotacje ideologiczne są ewidentnie antypolskie. Spotykanie się wysokich dowódców Wojska Polskiego z generałem Waleriem Załużnym jest wielkim skandalem, i trzeba to jasno, jasno mówić i jasno podkreślać, że to, co się dzieje na Ukrainie, to nie nasza wojna. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia księgarni geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a Bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób Przystępny, pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info.